sobota, 11 marca, tydzień do Ligi Proch, wygrywa 3-2 z Jodłą jedynie Letnisko. Trenerze, po dzisiejszym sparingu trener jest bardziej zadowolony z wyniku czy z gry zespołu? Znaczy trudno tu wymagać jakiejś gry przy takich warunkach, duży wiatr, opad takiego śniegu z deszczem, także sporo widziałem chyba z tego powodu sporo błędów po obu stronach, sporo strat piłki. Natomiast ważne jest to, że chłopcy biegają, że jest duże zaangażowanie, walka i tak dalej, także czekamy. Właściwie to już nie możemy się doczekać do ligi, do pierwszego meczu. Dzisiaj bardziej ligowa była forma, czy bardziej ligowy był pierwszy skład? Pytam o to nie bez powodu, bo do przerwy Proch chyba bezcelnego strzału i zaczął więcej dziać się w ofensywie po przerwie. Ten wyjściowy skład bliżej ligowego, czy ta forma bliżej ligowej? Nie, ja myślę, że to jeszcze... Wiadomo, że trzon zespołu jest, natomiast jeszcze kilka pozycji jest do obsadzenia. I na pewno spora część chłopaków, która zagrała w drugiej połowie, będzie aspirowała do pierwszego składu za tydzień. Gdybym powiedział o takich dwóch pozycjach, do których trener ma najwięcej wątpliwości, gdybym wskazał, że to pozycja numer 10 i 9, to trener się zgodzi, czy absolutne pudło? Tak, między innymi tutaj jest na pewno jeszcze tydzień zastanowienia do tego, jaką, jakie decyzje podjąć.